Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale w kolejnym filmie tutorialowym. Dzisiaj troszeczkę inna odsłona kwadratowego koszyka. Tym razem szydełkujemy inaczej dno. Jest to koszyk w całości wykonany ze sznurka. Akurat mój jest ze sznurka typu t-shirt yarn. Plusy takiego koszyczka w całości zrobionego ze sznurka są oczywiste, czyli można całość sobie swobodnie wyprać. Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali zrobić podobny koszyk, też z taką dekoracją na środku. Przygotujcie sznurek, może to być zwykły sznurek 5 mm, przygotujcie szydełko 8 lub 9 mm i zaczynamy. Dzisiejszy koszyczek ja będę szydełkować z przędzy bawełnianej typu t-shirt. To jest przędza, która jest dostępna w naszym sklepie internetowym, przędza premium. I to premium tutaj oznacza, że to nie jest przędza z recyklingu, czyli nie ma tutaj żadnych supełeczków, nie ma nierówności, tylko to jest taka równiusieńka, jak to rozwinę, taka równiusieńka taśma, która później jest właśnie tak w ten sposób skręcona. Sznurek jest równiusieńki na całej długości i bardzo fajnie się z niego szydełkuje. Będziemy dzisiaj szydełkować koszyczek kwadratowy albo prostokątny, jak wolicie, troszeczkę inną metodą. Bardzo, bardzo łatwą, na pewno dużo łatwiejszą niż ten, który pokazywałam Wam jakiś czas temu. Koszyczek na bazie kwadratu, który szydełkowałyśmy od magicznego kółeczka. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób inaczej zrobić troszeczkę podstawę koszyka w kwadracie lub w prostokącie, jeżeli nie chcecie szydełkować koszyków na bazie drewnianej. Te bazy drewniane są naprawdę super, mają mnóstwo zalet, koszyczki stabilnie stoją i są takie bardzo, bardzo równe, no i oczywiście krócej się szydełkuje, ponieważ całe dno mamy zrobione i tutaj już nie ma z tym problemu. Natomiast podstawową wadą tego jest, że nie możemy ich wrzucić do prania. A taki koszyczek, który będzie w całości zrobiony ze sznurka, z takiego sznurka bawełnianego, swobodnie można wyprać. Zaczynamy od łańcuszka. Robicie sobie tyle oczek, jaki duży koszyczek chcecie mieć. Ja dzisiaj wykorzystuję przędzę t-shirt, która jest w odcieniu szarym. Ten mój sznurek jest troszeczkę skręcony, jak widzicie, a to dlatego, że wykorzystałam spruty kawałek, który kiedyś miał być torebką, ale ostatecznie torebkę zrobiłam z innego sznurka, więc tutaj część będzie skręcona, ale to w niczym nie przeszkadza. Reszta motka wygląda tak. Zrobiłam sobie troszeczkę oczek łańcuszka, tak jak mówię, no tutaj nie będę Wam narzucała, ile tych oczek ma być. Lekko naciągacie sobie, kładziecie, żeby sprawdzić, jakiej wielkości jest koszyk. Nie tak luźniusieńko, ponieważ po dodawaniu kolejnych rzędów to się troszeczkę rozciągnie, więc żeby zobaczyć sobie, jaką szerokość będziemy mieć, lekko trzeba ten łańcuszek naciągnąć. Mnie taki koszyczek w zupełności wystarczy, więc teraz przechodzę do drugiego oczka, licząc od szydełka. Pętelka na szydełku, tutaj jedno oczko. Wbijam się i wykonuję pierwszy półsłupek. W kolejnym oczku kolejny półsłupek. Następne oczko, zobaczcie, ja się wbijam tutaj pod tą jedną niteczkę. Po jednym półsłupku w każdym z oczek do końca rzędu. Mam po jednym półsłupku w każdym oczku. Wykonuję teraz oczko łańcuszka, obracam robótkę i teraz znowu licząc w drugie oczko od szydełka, ponieważ to oczko łańcuszka nie liczy się jako oczko, więc tak naprawdę wbijam się w pierwsze oczko, ale żeby Wam nie mylić, jak sobie tak spojrzycie, to tutaj mamy raz, dwa. Normalnie wbijając się pod dwie nitki, czasami wbijamy się pod jedną, żeby uzyskać inny wzór, wbijamy się pod dwie nitki, przerabiamy półsłupek, przechodzimy do kolejnego oczka, znowu pod dwie nitki, półsłupek i w ten sposób przerabiamy półsłupkami pojedynczymi cały rząd.
To jest taka zwykła metoda na szydełkowanie właśnie kwadratowego czy też prostokątnego kształtu. Można tej metody użyć na przykład przy szydełkowaniu dywanu ze sznurka. W ten sposób, tworząc kolejne półsłupki, obracając robótkę, możemy stworzyć dowolnej wielkości kwadrat czy też prostokąt. Pobieramy nitkę jeden raz, robimy oczko łańcuszka, obracamy i znowu tutaj pomijamy to oczko łańcuszka, wbijamy się pod to oczko, półsłupek i pod każdym kolejnym oczkiem również półsłupek. Wbijamy się, pamiętajcie, pod dwie nitki, czyli pod całe pełne oczko. Wykonujemy na razie bazę naszego koszyczka. Każdy rząd kończymy tak samo, wykonując oczko łańcuszka i obrót. I w ten sposób szydełkujecie tyle rzędów, ile chcecie. Na podstawie wielkości tej bazy przewidujecie sobie już wielkość całego koszyka. Kolejnym etapem będzie planowanie sobie, jakie wysokie ścianki chcecie uzyskać. Szydełkujemy tyle rzędów, ile chcemy. Tak to na razie wygląda. Myślę, że spotkamy się za chwilę, kiedy więcej rzędów każda z nas będzie miała. Zrobiłam sobie taki prostokącik. U mnie wyszło 12 rzędów. Wy sobie zróbcie tyle, ile potrzebujecie. I już Wam pokazuję, co robimy dalej. Teraz musimy wykonać jedno pełne okrążenie półsłupków naokoło, żeby zlikwidować tutaj te dziwne oczka, które nam powstały, żebyśmy miały ładne oczka do szydełkowania ścianek. Zakładam z powrotem szydełko na sznurek, wykonuję jedno oczko łańcuszka na narożniku i teraz to są pojedyncze rzędy. Musimy pamiętać, żeby na każdy rząd przypadał jeden półsłupek. Będziemy się wbijać w dwa różne miejsca. Przechodzimy tu na ten pierwszy rząd, mamy zrobione oczko łańcuszka, przechodzimy tutaj do dziurki i przerabiamy pierwszy półsłupek. Następnie przechodzimy do drugiego rzędu, tutaj mamy prawą stronę już. Wbijam się pod jedną nitkę tej literki V tego półsłupka, przerabiam kolejny półsłupek, następnie znowu do dziurki tutaj tego rządka, który jest robiony w lewo. I znowu pod jedną nitkę literki V i w dziurkę za półsłupkiem. I w ten sposób po jednym półsłupku będziemy robić, jeden półsłupek będzie przypadał na każdy nasz rząd tego denka koszyka. Na narożniku natomiast, do którego teraz się zbliżam, w tym ostatnim oczku wykonujemy dwa półsłupki, po to, żeby troszeczkę zakręcić. Pierwszy półsłupek i drugi półsłupek. I zobaczcie, teraz tutaj już nie ma żadnych garbów, tylko jest równiusieńki rząd. Przechodzimy na tę stronę i teraz wbijamy się pod dwie nitki. To jest ta nasza pozostałość po łańcuszku. W każdym z tych oczek, wbijając się pod dwie niteczki, zobaczcie, tutaj są jedna i druga, robimy również po jednym półsłupku. Jest to w miarę widoczne, te dziurki tutaj są widoczne, sama robótka nam podpowiada, gdzie się wbijać. Dochodzimy do ostatniego tutaj miejsca i w tym oczku również dwa półsłupki, żeby zakręcić. I teraz tutaj mamy ten początek. Ja będę sobie podawała tę końcówkę w tych półsłupkach na stronie lewej, żeby mi się ładnie wrobiła, żebym nie musiała nigdzie jej później chować przy pomocy igły czy też szydełka. Pierwszy i drugi półsłupek. I teraz robimy dokładnie to samo, co po drugiej stronie robiłyśmy.
wbijając się w kolejne oczka, pamiętając, żeby na każdy rząd półsłupków tutaj przypadał jeden półsłupek na brzegu, szydełkujemy. Tutaj mamy drugi rząd, wbijam się pod to oczko. Następnie wbijam się tutaj w dziurkę. Pod całe oczko i w dziurkę. Całość sobie jeszcze tutaj prostuję. Jak nie widzicie tej dziurki, sobie troszeczkę rozszerzycie, to robótka sama Wam podpowiada, gdzie jest ten otwór, w który się wbić. Może za pierwszym razem być to dla Was niewidoczne, jak sobie rozciągniecie, to tutaj ten prostokącik sam nam podpowiada, gdzie się wbijamy. Rozciągam sobie całość. I dno mojego koszyka jest już gotowe. Teraz będę wykonywała jedno okrążenie oczek zamykających, oczek ścisłych. Wbijam się pod pierwsze oczko tutaj. Jak widzicie, ja wykonałam tych półsłupków na brzegu tylko trzy ścianki, bo czwarta to jest ta ostatnia moja ścianka, którą szydełkowałam, tworząc dno, i ona jest pięknie wykończona. Tutaj już nie potrzeba. Mogłabym zrobić tutaj dodatkowy jeden rząd, ale to by zwiększyło koszyk, więc trzeba o tym pamiętać. Teraz wykonujemy oczka ścisłe w pierwsze oczko, w drugie oczko. Staramy się ich nie zaciągać za bardzo. Szydełkujemy dosyć luźno, bo nam tutaj nie chodzi o to, żeby nam te oczka ścisłe ściągnęły robótkę. Po jednym oczku ścisłym w każdym z oczek kolejnych, również na narożnikach, tutaj już nie wykonujemy na narożniku żadnych oczek dodatkowych, ponieważ już to wykonałyśmy, pilnujemy tylko, żeby przerobić oczkiem ścisłym każde z tych oczek w narożniku. O, widzicie? Nic nie dodałam, tylko robię oczka ścisłe. Te oczka ścisłe, które teraz robimy, powodują, że tutaj nam powstanie taki ładny brzeg, który będzie nam wygodnie się wbijać, żeby budować do góry ścianki. Oczka ścisłe przez całe okrążenie. Dosyć luźno, bez zaciskania zbyt mocno. Szydełkujemy dalej. Szczególnie tutaj staram się rozciągać te oczka na narożnikach, żeby za bardzo mi nie zwijały tutaj tego koszyczka, tego pierwszego rzędu. Te oczka muszą być dosyć luźne. Oczywiście również piękny koszyczek zrobicie, jeżeli będziecie szydełkować ze zwykłego sznurka bawełnianego 5 mm. To tutaj absolutnie nie musi być ta przędza. Zasada jest dokładnie ta sama. Dobrze, mamy całe prawie okrążenie, teraz przechodzimy do zamykania tego okrążenia i pokażę Wam, w jaki sposób szydełkujemy ścianki. Żeby zamknąć to pierwsze okrążenie, będziemy robić taki bardzo ciekawy myk. Tutaj jeszcze wykonuję ostatnie oczko ścisłe, następnie przekładam sznurek do przodu, to oczko troszeczkę sobie rozciągam, o, mniej więcej tak, sznurek prowadzę do przodu. I w to pierwsze oczko, tutaj zobaczcie, zaczęły się oczka zamykające, wbijam się od spodu, zakładam pętelkę na szydełko i przeciągam pętelkę
na drugą stronę, zaciągam leciusieńko, nie za mocno i teraz ściągam szydełko, obracam sobie całość, szydełko wbijam od tej strony, sznurek już mam na właściwej stronie i teraz szydełkujemy w tą stronę. Robiłyśmy tak, teraz przerzuciłyśmy szydełko na drugą stronę i szydełkujemy w tą. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób tworzymy ścianki. Będziemy szydełkować ściegiem tkanym. Robię jedno oczko łańcuszka na początek, następnie pod każde z tych oczek, tego tutaj zamykającego rzędu, robię po jednym półsłupku, wbijając się pod dwie nitki. Wbijam się pod kolejne dwie nitki i kolejny półsłupek. Znowu dwie niteczki, zobaczcie tutaj, tego rzędu, tego naszego brzegu. Dzięki temu, że zrobiłyśmy teraz rząd tych oczek ścisłych, to nasz koszyk zyskał stabilną podstawę, ponieważ zobaczcie, jak teraz wygląda ten brzeg. Całość tutaj pięknie będzie leżała na podłożu. Stworzył nam się fantastyczny brzeg. Gdybyśmy nie zrobili tego okrążenia oczek ścisłych, tylko od razu szydełkowali, to ten rządek już by był zajęty i to by nie wyglądało aż tak elegancko. W każdym z kolejnych oczek po jednym półsłupku. Robimy pełne okrążenie. Na narożnikach nic nie zmieniamy. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać z innego tutorialu, który dla Was nagrałam, na idealne narożniki przy kwadratowych i prostokątnych koszykach. Ja tym razem tego robić nie będę, ale w opisie Wam zostawię link do filmiku, gdzie pokazuję, w jaki sposób szydełkować narożniki, żeby wyszły jeszcze ładniejsze. Zróbmy okrążenie do końca i spotykam się tutaj. Zbliżam się powolutku tutaj do końca okrążenia. Jeszcze zostało mi jedno oczko. Przerabiam je. I teraz będziemy szydełkować w ten sposób, żeby z zewnątrz nie było widać łączenia okrążeń. W tym celu w następnym oczku szukamy tutaj tego naszego oczka łańcuszka. Wbijamy się pod pierwsze oczko. Przekładamy sobie pętelkę, która była na szydełku na drugą stronę. Delikatnie, nie wyciągamy zbyt mocno. Nie chcemy, żeby nam się tutaj wszystko jakoś poluźniło za bardzo. Przeciągamy sobie na drugą stronę. Ściągamy znowu szydełko ze sznurka i wbijamy się w środek tutaj tego oczka łańcuszka. Tego oczka, które tutaj mamy, tej literki V. Wykonujemy. Przeciągamy nitkę przez ten środek. Cały czas pilnując, żeby ta pętelka nam tutaj nie uciekła. Dokładamy ją w tej chwili do szydełka i przerabiamy. Pobieram, przeciągam przez wszystko. W ten sposób mamy oczko pięknie nad oczkiem i zupełnie niewidoczne łączenie okrążeń. Teraz szydełkujemy ścianki, szydełkujemy ściegiem tkanym, więc wbijamy się w środek tej literki V. Jak sobie podniesiecie tutaj troszeczkę sznurek, tutaj są też takie dwie nóżki. Wbijamy się w sam środek. Troszeczkę kierujemy szydełko w dół, wtedy łatwiej nam wylądować tutaj pomiędzy tymi dwiema nóżkami tej literki V, tego półsłupka. Wykonujemy kolejny półsłupek. Przechodzimy do następnego oczka, do następnej literki V. Szukamy otworu pomiędzy, wbijamy się, kierujemy szydełko
lekko w dół kolejny półsłupek i w ten sposób wykonujemy pełne okrążenie półsłupków wbijanych w środek literki V, w środek półsłupka, czyli szydełkując właśnie ściegiem tkanym. Co jakiś czas prostujemy sobie całość, układamy, żeby jak najładniej, jak najbardziej elegancko wyglądała. Szukam kolejnego półsłupka, kolejny półsłupek i w ten sposób szydełkuję pełne okrążenie. Spotkamy się za chwilę po raz kolejny przy łączeniu okrążeń. Jeszcze raz Wam pokażę, w jaki sposób te okrążenia zamykać, żeby łączenie było z zewnątrz niewidoczne. Tak wygląda już kawałek ścianki. Robimy do końca. Spotykamy się w tym miejscu. Zbliżam się już tutaj do łączenia. Ten jeden raz jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób łączymy, żeby nie było widać tego szwu. Przerabiam sobie tutaj ostatnie oczko półsłupkiem. Lekko rozciągam pętelkę na szydełku. Zdejmuję szydełko. Wbijam się pod pierwsze oczko. Trochę tutaj sobie prostuję, żeby ten półsłupek idealnie pionowo mi stał. Wbijam szydełko, przekładam pętelkę na szydełko i przeciągam pod spodem. Przytrzymuję sobie tutaj palcem, żeby mi pętelka nie uciekła. Wbijam się tutaj, jak macie pętelkę tą wystającą, to w pierwszy półsłupek, licząc od prawej strony. Wbijam się tutaj pomiędzy nóżki. Pobieram nitkę, przeciągam, dokładam pętelkę do szydełka, pobieram i przeciągam. Mamy kolejne okrążenie zrobione. Szydełkuję teraz okrążenie trzecie. Wy robicie tyle, ile chcecie okrążeń i spotkamy się za jakiś czas, żeby pięknie te nasze kwadratowe czy też prostokątne koszyczki wykończyć. Mój koszyczek jest tej wysokości i taki właśnie potrzebuję. Oczywiście Wy robicie sobie tyle rzędów, ile tam potrzebujecie, ile chcecie. Teraz zamykam ostatnie moje okrążenie i będę wykonywała jeszcze jedno okrążenie oczek ścisłych. Tu zobaczcie, jeszcze jedna literka V, jeszcze jeden półsłupek do przerobienia. I teraz zamykamy okrążenie troszeczkę inaczej, żeby usztywnić ten brzeg, bo tutaj jest wszystko bardzo luźno. Ja sobie zrobię jedno pełne okrążenie oczek ścisłych, tak jak robiłyśmy przy brzegu. Przy okazji pokazuję Wam tutaj, zobaczcie, jak fantastycznie wygląda dno koszyka przydełkowane tą metodą, którą Wam pokazałam, z tymi oczkami ścisłymi i później wbijanymi szydełkiem wbijanym pod te oczka ścisłe. Tutaj ten brzeg idealnie nam się prezentuje, nie ma żadnych otworów na dole, żadnych dziurek, więc naprawdę bardzo serdecznie tą metodę polecam. Teraz rząd oczek ścisłych, okrążenie oczek ścisłych łapanych normalnie pod dwie nitki, czyli teraz zamykamy okrążenie. Zobaczcie, tutaj jest ostatnie oczko. Wbijam się pod te dwie nitki, pobieram i przeciągam od razu przez wszystko, co na szydełku. Wbijam się pod następne oczko, pobieram, przeciągam od razu przez obie pętelki. Pobieram, przeciągam przez oczko i przez pętelkę na szydełku. I w taki sposób całe okrążenie szydełkuje, co nam tworzy taki grubszy tutaj brzeg. Starajcie się nie zaciskać tych oczek zbyt mocno, ponieważ oczka ścisłe w ostatnim rządku koszyka mają tendencję do tego, żeby tą górę koszyka ściągnąć, a nie chcemy takiego efektu, żeby nam się koszyk zamykał, żeby nam się taki wulkan zrobił. Więc staramy się tutaj na luzie, bez zbędnego tutaj zaciskania tych oczek, dosyć luźno szydełkujemy pełne okrążenie oczek ścisłych. Będziemy obcinać nitkę i wykonamy jeszcze jedno okrążenie, takie dekoracyjne. Tą metodą możecie kosz naprawdę wielki sobie wyszydełkować. Wszystko zależy od tego, jaki duży prostokąt zrobicie na denku.
a później ścianki to też ile tam Wam potrzeba. Już powoli zbliżam się do końca. I tutaj mamy to ostatnie moje oczko. Widać to, bo tutaj jest takie troszeczkę, ten brzeg jest troszeczkę cieńszy. Więc ja sobie teraz biorę nożyczki, obcinam sznurek, przeciągam sobie pętelkę od spodu tutaj na drugą stronę. Teraz w tej pętelce, przez tę pętelkę przeciągam ten sznurek, który obcięłam. Zaciągam całość, nie za mocno, żeby tutaj nam się nie pofalowało. I teraz tę końcówkę tutaj przy pomocy szydełka pod kilkoma oczkami będę chować. Ja sobie chowam tutaj wzdłuż tego łączenia okrążeń, które tutaj mam. Wywijam sobie w tym celu troszeczkę koszyk, pod kilkoma oczkami chowam. To jeszcze za chwilę sobie dokończę. Na pewno tutaj wiecie, o co chodzi, w jaki sposób te oczka pochować, potem obciąć nożyczkami i gotowe. Właściwie tak mogłoby zostać. Ten koszyczek prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest taki elegancki brzeg, bardzo fajnie to wygląda. Natomiast jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób ja sobie wykonuję takie jeszcze jedno okrążenie dekoracyjne. Możecie to zrobić w dowolnym miejscu, tam gdzie Wam się podoba. Wbijamy szydełko pomiędzy oczka. Ja sobie tutaj zaplanowałam dwa rządki niżej. Wbijam szydełko pomiędzy te dwie literki V. Od środka sobie podaję sznurek, przeciągam. I teraz wbijam się w kolejne dziurki pomiędzy dwoma półsłupkami i wykonuję znowu oczka ścisłe. Od spodu, od wewnętrznej strony staram się podawać sobie tę końcówkę tutaj, żeby mi się wplatała pomiędzy te oczka, żeby nie trzeba było później jej wrabiać. Przechodzę do kolejnej dziurki, wbijam szydełko, pobieram sznurek, przeciągam przez tę dziurkę i od razu przez pętelkę na szydełku. Przechodzę do kolejnego otworu pomiędzy dwoma półsłupkami tutaj w tym samym rzędzie. Pobieram nitkę, przeciągam przez otwór i przez pętelkę na szydełku. Przechodzę do kolejnej dziurki. Tutaj zobaczcie, ja się staram cały czas prowadzić szydełko tak, żeby chowała mi się końcóweczka. I zobaczcie, tworzy nam się tutaj taki elegancki, ładny brzeg. Tak to wygląda. Zobaczycie, że całość będzie prezentowała się naprawdę bardzo fajnie i oryginalnie. Wykonujemy pełne okrążenie oczek ścisłych tutaj w środku koszyczka i spotykamy się w tym miejscu. Pokażę Wam, w jaki sposób to zamykamy i w jaki sposób kończymy nasz koszyk. Koszyk z tym dekorem prezentuje się tak. Zbliżam się powolutku do końca i teraz Wam pokażę, w jaki sposób wykańczamy okrążenie tych oczek ścisłych w połowie koszyka. Kiedy zostanie nam już tylko jedna
taka tu literka V do przerobienia. Ja sobie obcinam już sznurek, wyciągam nitkę i teraz stosuję taką metodę, jak przy wykańczaniu podkładek tych takich do kawy, którą Wam pokazywałam ostatnio. Wbijam się pod kolejne oczko, pod tą tutaj literkę V. Pobieram sznurek, przeciągam go. Następnie wbijam się tutaj w to oczko, z którego mamy zakończyć. Przeciągam sznurek i szydełkiem przeciągam go na drugą stronę. Tak to wygląda tutaj już zakończone. Przełożyłam sobie sznurek na środek, na wewnętrzną stronę i teraz pod tutaj kilkoma oczkami musimy ten sznurek pochować. Znowu przy pomocy szydełka wzdłuż tego brzegu, który tutaj powstał, ja sobie ten sznureczek chowam i nasz koszyk będzie zrobiony. Pod kilkoma dosłownie. Ta przędza t-shirt ma to do siebie, że jest taka dosyć tępa w szydełkowaniu, więc też nie jest wcale tak łatwo, żeby to nam się tutaj cokolwiek spruło. Przycinam sznurek i mój kwadratowy koszyczek wykończony taką dekoracją na środku jest gotowy. Zapraszam Was na podsumowanie. Mój koszyczek w pełnej krasie prezentuje się tak. Poobcinałam już wszystkie zbędne nitki. Tak to wygląda. Dno jest szydełkowe, więc całość możemy swobodnie włożyć i wyprać w pralce tak naprawdę. Można również oczywiście wyprać go ręcznie. Myślę, że jeżeli wypełnimy ten koszyczek czymś fajnym, to będzie również bardzo miłym prezentem. Ostatnio robiłyśmy takie koszyczki w ramach prezentu na Dzień Nauczyciela. Wypełniłyśmy je cukierkami, ulubioną jakąś herbatą czy kawą i naprawdę całość prezentowała się super. A potem po zjedzeniu wszystkich słodkości koszyczek można wykorzystać dalej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was gorąco do zrobienia takich koszyczków. Podzielcie się zdjęciami na Instagramie, oznaczając nas, żebym mogła Was znaleźć. I zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału, żebyście byli na bieżąco i nie przegapili żadnego nowego tutorialu. Do zobaczenia wkrótce.